Imprezy sportowe bez udziału publiczności, potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem wśród sportowców i medialne doniesienia o możliwości zawieszenia przez UEFA rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wirus COVID-19 stawia pod znakiem zapytania wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe z tegorocznego kalendarza, w tym to najważniejsze. Letnie Igrzyska Olimpijskie, które 24 lipca mają rozpocząć się w japońskim Tokio. Jak sportowcy przygotowują się do olimpiady w cieniu walki z koronawirusem, opowiada Aleksander Matusiński, trener kobiecej sztafety 4x400 metrów. Zawodnik jest w takiej szczytowej formie, dużo łatwiej łapie infekcję, jest bardziej narażony, jego organizm jest bardzo wrażliwy i na kontuzje, i właśnie na takie jakieś choroby, katary, przeziębienia, więc jest to jakieś zagrożenie. Na szczęście my jako lekkoatleci przygotowujemy się do lata, czyli lipiec, sierpień, i dopiero ta forma będzie wtedy, będziemy wtedy bardziej tacy wrażliwi. Natomiast teraz już słuchamy, dmuchamy na zimne. Wiadomo, stosujemy się do wszystkich procedur, zaleceń. Nie jest to łatwe, komplikują nam się tutaj sprawy. Mieliśmy w poniedziałek lecieć do RPA, nie polecimy. Zostajemy na miejscu w Polsce tutaj po prostu, żeby jakby ograniczyć ryzyko dostania tego wirusa. Przerwa w przygotowaniach i ewentualne zawieszenie zawodów mogą mieć negatywny wpływ nie tylko na przygotowanie fizyczne, ale również na psychikę zawodników, co wyjaśnia psycholog Beata Lechowska. Tutaj są dobre i złe strony tego. Dobra strona jest taka, że rzeczywiście sport powoduje, że jesteśmy silniejsi, pewniejsi siebie. Ten hard ducha jest taki rzeczywiście dużo silniejszy, to prawda. Natomiast narażanie tak sportowców na to, że mogą rzeczywiście zachorować, że mogą narazić na to swoje rodziny, no to też nie jest dobre. Jeżeli sportowiec ma rodzinę, to tym bardziej się stresuje, tak? Bo rodzina kładzie nacisk, telewizji kładą nacisk, tak? Na profilaktykę, na to, żeby dbać, żeby chronić swoją rodzinę, więc sportowcy tutaj mogą być zdezorientowani, co jest dla nich dobre, a co jest złe. Według wciąż pojawiających się rządowych zapewnień wystarczy profilaktyka i stosowanie się do zaleceń epidemiologów. Kibice nie tylko w Europie, ale też na całym świecie wciąż mają nadzieję, że sportowe imprezy, również te największe, uda się rozegrać bez koronawirusa w tle.